Jest to liczba osób głosujących na zaświadczenie. Tych osób głosujących na zaświadczenie jest 54 osoby. Czyli tak, ale ja mówię o tym innym. Ja mówię, bo to zaświadczenie to państwo dopisują, ale jest jeszcze taka sytuacja, że macie w białej części spisu podane osoby z adresem Poznańska 6/8 i mnie interesuje, ile macie na dwóch listach. Ile na tych dwóch listach możecie rozbić na dwie listy? Proszę ile bardzo. Macie osób na tych dwóch listach? Więc na liście głównej spisu wyborców mamy 12 osób, 12 wyborców dopisanych z adresem zamieszkania, adresem obwodowej komisji wyborczej, tak? Tak. I to jest drugiej liście na liście żółtej, czyli dopisanej głosującej na zaświadczenia, to są listy żółte, jest dopisanych 22 osoby. Do tej pory osób głosujących na liście żółtych, czyli z zaświadczeniem, głosowało dwie osoby i na liście spisu wyborców głównej liście jedna osoba. W sumie trzy osoby u nas zagłosowały, mając w spisie adres zamieszkania, adres obwodowej komisji wyborczej numer 39. Tak, przypomnijmy, że to są dwie listy, 12 osób plus 22 osoby, co daje razem 34 osoby, które mają podany adres zamieszkania Poznańska 6/8, czyli adres obwodowej komisji wyborczej. Zgadza się. Czy pani jako pracownik samorządowy może wyjaśnić ten fakt? No ja akurat nie mogę, bo nie wiem, proszę panią, jak się stało. Proszę pytać w urzędzie. Konkretnie, kto w urzędzie odpowiada za przygotowanie spisów wyborców? Proszę komisarza pytać. To znaczy, może pani podać nazwisko? U nas, proszę, Zbigniew Późniak, na dzielnicy Śródmieścia. A czy pan znajduje jakieś wytłumaczenie tego faktu? Tak, jako przewodniczący, zauważywszy taki fakt, musiałem poczynić kroki, żeby zachować staranność przy tych wyborach i zachować wszystkie procedury. Zadzwoniłem do Wydziału Ewidencji Ludności Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście i połączyłem się z panią inspektor do spraw ewidencji ludności. I zadałem pytanie na temat wyborców wpisanych w listach, które mają jako adres zamieszkania podany adres obwodowej komisji wyborczej. Pani powiedziała, że nie może wytłumaczyć na chwilę obecną, dlaczego tak jest, natomiast powiedziała, że jest to zgodne z procedurą. I ja zapytam o, czy mogłaby podać podstawy prawne tej procedury. Nie potrafiła mi podać. W związku z tym zadzwoniłem do Okręgowej Komisji Wyborczej. Podałem tą samą informację, że mam w spisie wyborców z zamieszkania z adresem komisji obwodowej. Powiedziano, że muszą się skonsultować z pozostałymi członkami Okręgowej Komisji i po 10-15 minutach odzwoniono i członek komisji, pan Rafał Wagner, odpowiedział, że to faktycznie nie powinno tak być, ponieważ to nie jest adres zamieszkania wyborców. Niemniej należy zachować staranności i umożliwić wyborcom dokonanie wyboru i proszono mnie o sprawdzenie, zresztą to, co oczywiste było, sprawdzenie danej osoby pod względem numeru PESEL, czyli dowód ze zdjęciem, prawda, i w uwagach wpisaniem adresu zamieszkania, jeżeli takowy istnieje na dokumencie, który posługiwał się wyborca podczas dzisiejszego głosowania. Przypomnę, że do tej pory zagłosowały trzy osoby z adresem zamieszkania obwodowej komisji wyborczej. Jeszcze przypomnijmy liczbę osób uprawnionych do głosowania w tej komisji. 1689 osób. I w tej grupie mamy 34 wyborców, którzy widnieją jako zamieszkujący pod adresem obwodowej komisji wyborczej. Zgadza się, na dwóch listach, na liście zasadniczej wyborców, tak jak już powiedziałam, osób 12
i na żółtych listach, czyli tak zwanych osób głosujących na zaświadczenie, 22 osoby. Proszę jeszcze przypomnieć nazwisko pani z urzędu z dzielnicy Śródmieście, która udzielała panu informacji, w zasadzie nie udzieliła. Proszę bardzo, pani inspektor do spraw ewidencji ludności, pani Późniak Agnieszka. Czy pani chciała rozmawiać z policją? Pana godność? Aspirant szósty Robert. Dziękuję bardzo. Moja godność, ja się nazywam Krystyna Łazor, jesteśmy pod komisją numer 39 przy ulicy Poznańskiej 6/8. Chciałam zgłosić panu zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa wyborczego. W mojej ocenie to przestępstwo polega na tym, że do spisu wyborców zostały dopisane osoby, którym podano, które mają podane nieprawdziwe adresy zamieszkania, to znaczy te osoby rzekomo zamieszkują w tym budynku, w budynku, gdzie mieści się komisja, a tu jest szkoła. Takich osób jest w sumie 34 i te osoby zostały dopisane w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, tak przypuszczam. Dobrze, proszę pani. I to jest przestępstwo wyborcze. Dobrze, proszę pani, z naszej strony przekażemy to do Urzędu Miasta na ulicę Nowogrodzką. Tam jest komisarz, który ewentualnie sprawdzi, czy te informacje się potwierdzają. Z pani strony zapraszam na ulicę Wilczą 21, tam oficjalnie pani złoży zawiadomienie. Niestety my nie przyjmujemy na miejscu oficjalnie zawiadomienia, trzeba to wszelkie czynności na Wilczej 21 w naszej komendzie. Tam będzie policja, no pani przyjmie to zawiadomienie. W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa mogliby państwo zabezpieczyć materiał dowodowy, czyli fragment spisu wyborców? Najpierw nie wypowiadam się, dopóki tego nie zauważę. Jeżeli taka zaistnieje przestępstwo na miejscu, stwierdzimy, że pozostaje popełnione, wszelkie czynności zostaną wykonane. Tak, no może my poprosimy pana przewodniczącego komisji, który potwierdzi ten fakt, dobrze? Komisarz danego urzędu będzie na miejscu wszelkie czynności wykonywał. To znaczy pan nie przyjmuje ode mnie zawiadomienia w tym momencie? Ja przyjąłem informację, sporządzona zostanie z tego dokumentacja, natomiast panią pouczam, aby państwo, udać się, czy państwo udać się z urzędu nie 21. podejmą postępowania? Nasze czynności z naszej strony zostaną wykonane. A jakie to będą czynności? Proszę mnie poinformować. Wszelkich informacji na temat naszych czynności może pani rzecznik prasowy Komendy Stołecznej udzielić. Ale dziękuję bardzo. Chodzi o spisy wyborców. Proszę, proszę rozmawiać z naczelnikiem delegatury Biura Administracji Spraw Obywatelskich. Ja chciałam odpowiada za spisy wyborców, odpowiada naczelnik delegatury i spraw obywatelskich. Ja chciałam panu zgłosić taką historię, żeby pan powziął wiadomość o następującej sytuacji. Wyszliśmy w tej chwili z komisji wyborczej numer 39, która mieści się przy ulicy Poznańskiej 6/8. W tej komisji jest taka oto sytuacja, że na 1680 osób uprawnionych do głosowania, 34 osoby w spisie wyborców sporządzonym przez urzędników figurują przy tych osobach adresy zamieszkania, pani, adres komisji ale wyborczej. Zobaczyła pani, kto się podpisał pod spisem? Nie, no to proszę, to proszę zobaczyć. Dlatego, to ja pani powiem, kto się podpisał. Podpisała się z upoważnienia prezydenta pani Agnieszka Godos, naczelnik Wydziału Delegatury Administracji. A czy ta pani jest w tej chwili obecna? Tak, tak jest obecna. Możemy pójść do tej pani razem? Tak, proszę ale pójść. Pan, ale po co? Ale pan powinien chyba przyjąć do wiadomości. Proszę pani, ja przyjąłem do wiadomości, ja wiem o tym fakcie. Zrobi? Nic z tego względu, że wszystko jest prawidłowo. A jaka jest podstawa prawna? Proszę powiedzieć, jaka jest podstawa prawna? Proszę pani, naczelnik delegatury. A pan nie zna tej podstawy prawnej? Nie znam. A dlaczego pan nie zna? Z tego względu, że pełnomocnikiem, że osobą upoważnioną do sporządzenia spisów jest osoba z upoważnienia prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Pan, ja nie mam upoważnienia. Ale ja tylko pytam o podstawę prawną. Ale ja pani mówię, pan... że ja nie mam upoważnienia prezydenta do spisów wyborców. Pan Kuźmiuk podesłał mnie do pani. Przysłał nas do pani. Jest taka sytuacja, że w spisie wyborców przygotowanym przez urząd, przez dzielnicę Śródmieście widnieją wyborcy, którzy mają adres zamieszkania, adres komisji, czyli Poznańska 6/8. Proszę i prosimy pani, o podanie podstawy proszę pani. I przyczyny faktycznej takiej proszę sytuacji. Pani, wszystkie spisy faktycznie... są przygotowane na podstawie kodeksu wyborczego i dwóch rozporządzeń w sprawie spisu i rejestru wyborców. Natomiast całe wytłumaczenie co do tego, czy są prawidłowo, czy nie, ja udzielę Państwowej Komisji Wyborczej, jeżeli mnie o to zapyta. Ale to jest wszystko, nie, to jest wszystko, co miałam wiedzieć, bo nie ma. Znaczy my nie weszliśmy tu samowolnie, skierował nas do pani pan Kuźmiuk, pan ochroniarz nas przyprowadził, więc nie weszliśmy samowolnie i nie przeszkadzamy pani w pracy. Nie, ale my nie przeszkadzamy. Proszę nam nie zarzucać, że pani przeszkadzamy w pracy, bo nie przeszkadzamy, bo panie tutaj już spisy wyborców przygotowały. Telefony nie dzwonią, macie ciszę, macie spokój.
Ale ja, tak, ale przecież, ale ja nie patrzę na spisy wyborców, ja tylko chcę uzyskać jedną informację. Przepis, który uprawniał was do wpisania adresu zamieszkania u wyborcy, jako adresu zamieszkania, adresu komisji. To są lokale publiczne, tam nikt nie mieszka. Proszę bardzo. Wyborca na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów jest dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowanie na obszarze gminy. Ale to jest w obwodzie, ale podaje adres zamieszkania innym, tak. Ale to może sobie podać, jaki chce adres zamieszkania. Nie. Kodeks wyborczy, proszę nie, pani. Nie, proszę pana. To proszę zacytować ten artykuł, to wszystko. Jeżeli macie pani... Nie, artykuł... w obwodzie owszem, dobrze. Ale nie pod adresem zamieszkania komisji wyborczej. Proszę pani, może pod dowolnym innym, pod innym dowolnym adres. Adresem. Proszę pani. Już to wszystko. Ale na jakiej to, podstawie były wpisywane adresy? 28 kodeksu wyborczego. To jest koniec, to o czym rozmowy. Innym mówi ten artykuł. Ale proszę, my nie patrzymy. Wyjdźcie, ale proszę, my nie patrzymy. Proszę wyjść. Proszę wyjść.